Witam Państwa i zapraszam na prezentację zatytułowaną AutoCAD – odnośniki, bloki, przesłanianie. Obiecałem taką prezentację w poprzedniej mojej prezentacji poświęconej odnośnikom zewnętrznym, operowaniu ścieżkami i przesłanianiu. Mają Państwo na ekranie przykład odnośnika zewnętrznego, to jest odnośnik zewnętrzny, wstawiony na warstwę linii zarysu, identycznie wyglądający blok. Ale inną techniką zdefiniowane jest przesłanianie. Zwracam uwagę, że oba wstawione zostały na warstwę linii zarysu. Widzimy inny efekt na ekranie. Przypominam, że oczywiście to przesłanianie musi funkcjonować w taki sposób, że na wydruku, widzą Państwo tu podgląd wydruku, to przesłanianie ma także funkcjonować. W każdym przypadku inny sposób to przesłanianie zostało zdefiniowane. Na górnym rysunku zastosowano polecenie przykryj, wipeout, a na dolnym stare jak świat kreskowanie. Nie wypełnienie, tylko kreskowanie, które występuje praktycznie w każdym systemie AutoCAD, także w najstarszych. Wykorzystam do wstawienia menedżera odnośników, który uruchamia się za pomocą tego przycisku. On u mnie już jest uruchomiony i będę wstawiał, dołączał odnośnik typu DWG. Będzie to plik o nazwie odnośnik blok, tak go sobie nazwałem, OB. Wybierz na ekranie punkt wstawienia. Ten punkt wstawienia można wybrać jako symetria pomiędzy dwoma punktami i koniec odcinka. Wstawiliśmy odnośnik zewnętrzny. Żeby łatwiej nam było przedefiniować ten odnośnik, przesunę go o 40 jednostek w lewo i tu będzie mi łatwiej poddawać go edycji. Mógłbym otworzyć plik zewnętrzny, ale AutoCAD umożliwia także edycję z poziomu projektu, w którym osadzony jest odnośnik, podobnie jak w przypadku bloku. Dwukrotne kliknięcie obiektu uruchamia edycję. Zainicjowałem tę edycję, widzą Państwo wyszarzałe pozostałe elementy. No i próbuję szukać tutaj tego tła. Nie ma go. No, dlaczego nie ma, za chwilę się wyjaśni. Ja go znajdę w takim razie metodą za pomocą narzędzia szybki wybór. Szukam obiektu typu przykryj i znalazłem ten obiekt. On jest przeniesiony na spód. Ja zmienię porządek rysowania, przeniosę go na wierzch. No widzą Państwo, dlaczego on musi być przeniesiony na spód. Ja wyłączę wyświetlanie szerokości linii. O, tak by to wyglądało bez wyświetlania szerokości linii. W przypadku obiektu typu przykryj mogę zarządzać metodą zero-jedynkowo widocznością obramowania, zwanego okropnym terminem obwiednia. Zmienna systemowa wipeout frame albo odpowiednia opcja polecenia przykryj pozwalają to zrobić. Jeśli wpiszę wartość zerową, to zniknie mi obramowanie, ale widzą Państwo, że to nie uzyskałem efektu, o jaki mi chodziło. Dla mechaników nie bardzo to zarządzanie się nadaje. Spróbuję jeszcze Państwu pokazać inny przykład, bardziej złożony. Otwórzmy taki plik, w którym starałem się przykryć fragment kreskowania. Widzą Państwo, że bez szerokości to jeszcze wygląda sensownie. Przy włączonej szerokości trochę gorzej. No i zmienna systemowa wipeout frame, zmieniona na 0, daje taki efekt, zmieniona na 1, daje efekt tego typu. Zamknijmy ten plik i wróćmy do naszego zadania. Ja sprawdzę, jaka jest wartość zmiennej wipeout frame. No, powinna być ona równa 1. Wybieram ten obiekt, on jest w tej chwili na wierzchu. Widzą Państwo, że nie mogę go wybrać w inny sposób, jak tylko poprzez wybranie granic. I ja ten obiekt usunę i pokażę Państwu, jak go na nowo zdefiniować. Zanim to zrobię, przesunę na przykład o 20 jednostek w prawo ten obiekt, żeby zobaczyć efekt. Zapiszę zmiany. W tej chwili odnośnik jest goły. Nie ma przesłania. Poddajmy go ponownie edycji. Przemieśćmy z powrotem. Ja stosuję te odległości 20. Pamiętam je, będzie mi łatwiej nagrać dla Państwa tę prezentację. Zdefiniujmy obiekt typu przykryj. Pracuję za pomocą opcji domyślnej, definiuję granicę przykrycia. Tworzona jest automatycznie polilinia. Tutaj skorzystam z opcji Z, jak zamknij obiekt,
powstał. No, ja nie chciałem, żeby on był na warstwie linii zarysu. Chciałbym, żeby on był na warstwie linii zarysu, ale na warstwie linii zarysu odnośnika. Przeniosłem go w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę na dość skomplikowaną kwestię warstw w przypadku odnośnika otwartego do edycji z poziomu rysunku głównego. No i on oczywiście nie może być na wierzchu. Trzeba zmienić porządek rysowania, przenieść go na spód. No i zapisać zmiany, tak? Zapisać zmiany. No i w tym miejscu przemieśćmy się do takiego położenia. Jak Państwo widzą, ten efekt przykrycia działa. Wykonajmy to samo zadanie inną metodą. Inną metodą także wykonamy samą operację edycji odnośnika. W przypadku bloku praktycznie można postępować prawie tak samo. Otwórzmy odnośnik, plik źródłowy odnośnika. No i pierwsze, co trzeba by zrobić, tu wracamy do metody szybki wybór, wiele, obiekt typu przykryj, no i trzeba go usunąć, prawda? Teraz może dobrze byłoby zrobić takie operacje. Przejdźmy na warstwę tło, wyłączmy widoczność linii, które będą nam utrudniały kreskowanie. Oczywiście moglibyśmy tego nie robić, to już powinniśmy wykonać, bo obiekt tekstowy typu przykryj będzie omijany przez kreskowanie. Tylko wybierzmy taki typ i mamy tutaj do wybrania trzy obiekty, trzy zamknięte obszary. Wróćmy z powrotem z tym elementem na miejsce. No i teraz zmienimy treść na kreskuj. Włączmy widoczność osi symetrii, linii zarysu gwintu. Przejdźmy na warstwę linii zarysu gwintu i zapiszmy zmiany w odnośniku. Zakończę jego edycję. Tu widzą Państwo link, który pozwala, informuje o modyfikacji odnośnika. No i ten odnośnik, jak widzą Państwo, już został zmieniony. No, oczywiście w takim kolorze to kreskowanie być nie może. Otworzę ten odnośnik jeszcze raz i poddam edycji właściwości kreskowania. No, oczywiście tak kolor jak blok, to nie będzie kolor odpowiedni. Tu mam kolor, który widzą Państwo, ten kolor będzie odpowiedni. Biały nie jest odpowiedni. Ja może jeszcze raz przejdę do definiowania wyboru. Trzeba by wybrać taki typ koloru, model koloru RGB i 255, 255, 255 to jest kolor biały, ale nie logiczny kolor biały AutoCAD-a, tylko po prostu kolor biały. No i zakończmy operację, zapiszmy zmiany, zakończmy pracę, edycję odnośnika i wczytajmy go ponownie. Można go wczytać stąd, można także zrobić tę samą operację za pomocą tego narzędzia. Ja kliknę tutaj najprostsze rozwiązanie. No i zobaczmy jeszcze na karcie wyniki pracy, jak będzie wyglądał ten obiekt na podglądzie. Zadanie zostało wykonane. Pokazałem Państwu dwie metody. Ta ostatnia, stara jak świat, do wykonania praktycznie w każdym AutoCAD. Pierwsza z przesłanianiem, nie we wszystkich wersjach systemu AutoCAD jest możliwa do wykonania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne prezentacje, w których planuję powiedzieć więcej, zgodnie zresztą z zapowiedzią, o ścieżkach odnośników zewnętrznych, o innych metodach zarządzania ścieżkami odnośników zewnętrznych. Dziękuję bardzo.